Pampeneau Beach, 28 lutego, godzina 5:05 rano. Kwiat musi przystosować się do deszczów, ciemnych, słonecznych oparzeń i wiatrów, aby rozkwitnąć i stać się pięknym. Mój maleńki, nie bój się, nie pozwól, aby twój dwór był. Niech strach lub strach przed porażką go pokona. Skieruj swój wzrok na mnie. Zobacz miłość, jaką mam dla ciebie i twoich. Zobaczcie, czego dokonałem w was i wokół was. Zobacz także, co zaczynam sobie uświadamiać dzięki tobie. Mimo, że dużo dzięki tobie zrobiłem, to mówię, że zaczynam, bo jeszcze dużo osiągnę w przyszłości. Bądź mały, rozpoznaj swoją bezradność. Przygotujcie swoje serce w modlitwie i poświęceniu, abyście byli bardziej uważni na mnie, nie tylko w moim słowie i moich natchnieniach, ale i powiedziałbym przede wszystkim w najmniejszych szczęśliwych lub nieszczęśliwych wydarzeniach. Jeśli pozwolę ci nimi żyć, oni. O własne szczęście, mój wybrany Jezu. Jest dla ciebie lekcja, którą musisz zaakceptować, tak jak kwiat musi, mile widziane czasy deszczu, ciemności, palącego słońca i wiatrów, aby zakwitły i stały się piękne. Musisz przejść przez różne wydarzenia w swoim życiu, aby rozkwitło i stało się piękne w moich oczach. Musisz najpierw przyjąć moją miłość, wiedz, że jesteś przeze mnie kochana i wiedz, że czuwam nad tobą, że chronię cię i prowadzę w każdym szczególe i że podążając za proś, inspiruję cię do podjęcia właściwej decyzji. Ja więcej pewności siebie, daj się pokochać, to jest źródło prawdy szczęście dla ciebie. Jak cię kocham. Plaża Pampeneau, 1 marca, godzina 5:15. Pozwól, że pokażę ci rozwiązania pojawiających się problemów. Mój maleńki, dziś rano chcę mówić do twojego dworu. Witaj twoje tak, które pozwala mi przeciąć inne więzy, które są na poziomie głowy i które uniemożliwiają ci pełne życie na poziomie twojego podwórka. Oddaj mi wszystkie twoje lęki, kiedy do ciebie przychodzą. Nie zrobiłeś. Nie szukaj rozwiązania, tylko czekaj, aż się zmieni. Zainspirować się. To świetny fragment dla ciebie, który przeszedłeś przez większą część swojego życia, szukając rozwiązań problemów, które pojawiły się na twojej drodze. Ponadto rozwinąłem zaufanie do moich rozwiązań. Wyrzekając się takiego sposobu postępowania i myślenia, oczekuj, aż moje rozwiązanie zostanie w tobie natchnione i zostanie ci dane we właściwym czasie. Uwierz mi. Daję słowo. Jak moglibyście wykonywać moją pracę, jeśli ja was nie inspiruję, a jeśli ja was inspiruję lub postanowię zainspirować kogoś innego, aby przyniósł wam rozwiązanie? 1997. Dlaczego mielibyście męczyć się, aby znaleźć dobre rozwiązanie, skoro ono nie będzie pochodzić od was, ale ode mnie? W stawaniu się miłością musisz po prostu pozwolić miłości przejąć kontrolę i zapewnić rozwiązania problemów, które staną ci na drodze. To już nie wy działacie, ale miłość działa w was i przez was. A kiedy sam szukasz rozwiązania, to nie tak, że opóźniając miłość udaremniasz jej drogę i przeszkadzasz temu, co efemeryczne. Zaakceptuj zniknięcie, aby miłość pojawiła się w całej swojej mocy. Przyjmij moją miłość, bo kocham cię szaleńczo, pozwól mi cię nieść. Plaża Pampeneau, 3 marca, godzina 4:35. Tylko jedno staje się ważne, to być, a nie robić.
stałe połączenie z Bogiem. Panie Jezu, dziś rano chcę Ci podziękować za nauki, które są cenne dla tej nowej firmy. Dobry. Rozumiem, że będzie musiała dać się całkowicie poprowadzić przez Ojca, otoczyć Go całą troską, czekać na Niego, zanim wzbudzi w Nim zaufanie we wszystkim, być uważnym na Niego, po zapytaniu Go, co myśli o tym, zanim zacznie działać, i wreszcie postępować zgodnie z instrukcjami, które zostały mu dane do mnie na początku stycznia. Bardziej niż cokolwiek innego liczy się świadectwo naszego osądu, który musi stać się miłością. Czy coś jeszcze powinienem wiedzieć? Chcę Cię słuchać. Lubię Cię. Mój maleńki, w nowym społeczeństwie nie będziesz już skupiał się na robieniu, działaniu, jak, gdzie, kiedy, przez kogo i tak dalej. Tylko jedna rzecz staje się ważna i jest nią bycie. Istota, która staje się miłością, to znaczy ciągła. O własne szczęście, mój wybrany Jezu. Połączony z Bogiem, natchniony i prowadzony przez Niego. Zło odeszło, nie będzie już tej walki, w którą teraz toczy się każdy z nich nikt. To miłość troszczy się o wszystko. Ty jesteś jednym z wybranych, aby przeżyć tę transformację przed innymi, aby zrobić to wielkie dzieło już po drugiej stronie brzegu, podczas gdy wielu przygotowuje się do tej przemiany. Więc możesz być przewodnikiem dla tłumu. Sam, jesteś całkowicie bezradny, ponieważ to zmienia twoją istotę. Tylko ten, który ją stworzył, może ją przemienić, musisz tylko wyrazić zgodę. Jednocześnie, kiedy następuje przemiana, uczysz się żyć z tą nową istotą, która zawsze całkowicie kieruje się miłością, bo on też jest miłością. Akceptacja przemiany to także akceptacja pozbycia się starego człowieka, jego sposobu myślenia, bycia i działania. Im szybciej zostaniesz jej pozbawiony, tym szybciej staniesz się nowym człowiekiem, to znaczy istotą miłości, której Ojciec pragnął w momencie Twojego stworzenia i całkowicie przez Niego prowadzony. Wtedy wszystko staje się łatwe. Jest to łatwość, której chcę, abyś doświadczył w centrum, które było Twoje. To już nie Ty działasz, to miłość działa w Tobie, ponieważ stajesz się miłością. Trwajcie w dziękczynieniu i radości. Stajecie się miłością, tak jak ja Was kocham. Pampenou Beach, 4 marca, godzina 2:15. Miłość, którą Bóg ma do Ciebie, możesz ją odkryć tylko wtedy, gdy pozwolisz się kochać. Mój maleńki, nadal daj się prowadzić w wierze. Ty, tak wiele do odkrycia, tak do odkrycia. Nie odkryłeś jeszcze w pełni, jak bardzo jesteś kochany przez Boga. Nie odkryłeś i nie odkryłeś w pełni Bożej mocy, miłości i miłosierdzia. 1997. Miłość, którą Bóg ma do Ciebie, możesz ją odkryć tylko wtedy, gdy pozwolisz się kochać. Wielkie miłosierdzie Boże, można je odkryć jedynie poprzez przyjęcie całkowitego przebaczenia w najdrobniejszych szczegółach swoich przewinień. Tę moc Bożą można odkryć w Nim tylko wtedy, gdy pozwolisz sobie przejść przez siebie. Trafia tam, jeśli stajesz się miłością, jeśli stajesz się bardzo mały, jeśli zgadzasz się zniknąć, jeśli rozpoznajesz swoją niemoc, jeśli autoryzujesz siebie jako mistrza, jeśli nadal dajesz mu tak, jeśli twoje oddanie jest całkowite i jeśli jesteś w stanie oddawać chwałę jemu i tylko jemu we wszystkich sukcesach. Nie zapominaj, że jesteś wybrany przez Ojca.
Nie wybrał was ze względu na wasze zasługi lub talenty, które w was są, na waszą pobożność lub różne zdolności, które możecie sobie przywłaszczyć lub być kuszonymi, aby sobie przywłaszczyć. Tylko dzięki miłości jego wybór zatrzymał się na tobie. To całkowicie bezinteresowny gest z jego strony. Ty, właśnie przyjąłeś, jak małe dziecko wita miłość swoich rodziców i dziękuje mu, jak święci z raju, a także święci aniołowie. Z wami chcę oddać chwałę Ojcu, mówiąc do Niego. Ojcze i wysławiajcie za potop łask, który w tej chwili wylewasz na swoich wybranych. Ojcze, oddaję Ci chwałę, abyś mógł dopełnić swoje stworzenie w wybranych. Ojcze, oddaję Ci chwałę, aby uczynić je istotami miłości, zjednoczonymi z moim sądem i powstrzymującymi go od mojej matki. Ojcze, wysławiam Cię za mnogość serc, które przez nie dotrzesz. Ojcze, oddaję Ci chwałę za ten nowy kościół, który teraz odbudowujesz. Ojcze, oddaję chwałę temu nowemu społeczeństwu, które jest odbudowywane przez Twoich wybranych. Ojcze, oddaję Ci chwałę za to, że rozbłysło w nich, wokół nich i przez nich Twoje miłosierdzie, Twoja miłość i Twoja wszechmoc. O własne szczęście, mój wybrany Jezu. Dziękuję Ci, Ojcze, za tak wielką miłość, za ten ogień miłości, który w tej chwili płonie w sercach Twoich wybranych. Mówię Wam, proszę, aby ten ogień miłości rozprzestrzenił się we wszystkich sercach. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że zawsze odpowiadasz na moją modlitwę. Wypełnij swoich wybranych miłością. Wspomnij w szczególności o tym małym, który pisze te słowa, a także o wszystkich tych, które nosi na swoim podwórku lub które zasadziliśmy na jego podwórku. Niech on i jego rodzina będą napełnieni naszą trynitarną miłością. Amen. Plaża Pampeneu, 5 marca, godzina 4:30. Królestwo Ojca musi przyjść także w świecie biznesu. Panie Jezu, chcę Ci podziękować za dobry czas, jaki nam dałeś podczas naszych wakacji tutaj. Byliśmy naprawdę spełnieni, rozpieszczeni pod każdym względem. Chcę Ci pokazać moją nędzę, moją niepewność, potrzebę kontynuowania biznesu przez jakiś czas. Powtarzam moje tak Twojej woli. Przyjdź, za stopę moją słabość i przetnij wszystkie więzy, które z pewnością są przyczyną mojej niepewności i braku wiary. Dziękuję za wysłuchanie mojej modlitwy. Powierzam Ci naszą podróż powrotną i wszystko, co nas czeka w Kanadzie. Potrzebuję Cię. Czuję się taka słaba i mała. Lubię Cię. Moje dziecko, moje drogie dziecko, przyjdź i rzuć się w moje ramiona, złóż swoje serce przeciwko mojemu. Tak jest i tylko Ty możesz znaleźć bezpieczeństwo, którego szukasz. Wyeliminowałem wszystkie Twoje materialne potrzeby bezpieczeństwa, Twoją reputację i Twój wizerunek. Stajecie się miłością, a stając się miłością, musicie odciąć się od potrzeb tymczasowych, takich jak reputacja, wizerunek, zasoby materialne. 1997. Twoje jedyne słodkie przywiązanie, które musi pozostać i umocnić się, jest duchowo właściwe, jest to więź, która łączy was z Ojcem poprzez drogę przez mój dwór i dwór mojej Najświętszej Matki, ustanowioną przez Ducha Świętego. Tak jak ja, cieszę się, kiedy dajesz mi swoje niepewności i niepewności. Za każdym razem, gdy są przedstawiane nadchodzącemu Ojcu,
Jego stwórczy palec przecina klamry i dopełnia swojego dzieła dla ciebie, dając ci twoje pierwotne piękno. To kolejny krok na drodze, którą wspólnie kroczymy, która prowadzi do miłości. Pobierz potop łask i miłości, które Ojciec wlewa w ciebie właśnie teraz. Powitajcie ich w pełni, odnajdziecie bezpieczeństwo, którego szukacie. I o cokolwiek Ojciec was poprosi, znajdziecie swoją radość, swój pokój i dużo miłości. To wielkie przejście, zostawić bezpieczeństwo świata, aby przylgnąć do tych, którzy pochodzą od Ojca, aby stać się miłością. Chciałbyś być całkowicie wykofany ze świata biznesu, aby uniknąć innych zagrożeń w tym zakresie i abyś mógł całkowicie poświęcić się temu, o co prosi cię Ojciec. Ale mój Ojciec zdecydował inaczej. Chcę, abyś był aktywny w tym środowisku, które było twoje z dwóch powodów. Po pierwsze, możesz w pełni doświadczyć tego, co on stwarza, nawet w tym środowisku, w którym wolno mu działać z całkowitą swobodą i pewnością siebie. Drugiego, pozwól mu przejść przez ciebie, zarówno w widzialnym, jak i niewidzialnym, ale przede wszystkim w niewidzialnym, tak tłumu zostanie dane jego królowaniu, które ma nadejść, i aby jego wola działała również na lądzie w biznesu niż w innych kręgach. Szczęśliwy, że zostałem wybrany i wykorzystany do tej pięknej misji. Przyjmij to z ufnością i miłością. Masz rację, poczucie niemożności, zaakceptowania swojej bezradności, ponieważ nie jest ona twoja, ale ojca. Nie bój się, moja maleńka, niebo jest otwarte i masz wszelką potrzebną pomoc. Pozostań zakochany. O własne szczęście, mój wybrany Jezu. Ojcze, i działaj zgodnie z jego tonem i natchnieniem. Przekaż mu swoje troski, gdy tylko je poczujesz, i nadal proś go o to, czego chce w każdych okolicznościach, i działaj z wiarą. On jest z tobą, wokół ciebie i w tobie. Stoję blisko was z moją błogosławioną matką, która rozpostarła swój wielki płaszcz, aby was chronić. Towarzyszą ci aniołowie armii. Jesteś kochany, kochanie, kocham cię. 10 marca o 1:55. Dzisiaj oczekuję, że się poddacie. Panie Jezu, nie wiem, jak ci dziękować za ten uprzywilejowany czas, który nam podarowałeś, i za otrzymane łaski. Proszę cię, prowadź mnie do pracy, abym była stale pod twoją opieką. Masz moje całkowite tak, aby działać tak, jak chcesz, gdzie, kiedy i jak. To, o co proszę, to prowadzenie mnie. W każdej decyzji robić to, co ty chcesz, nic więcej i nic mniej. Czuję się mały i słaby. Potrzebuję twojej pomocy, aby utrzymać mnie na właściwej ścieżce. Dziękuję za wysłuchanie mojej prośby. Lubię cię. Mój maleńki, zacznij od ponownego przeczytania tego, czego cię nauczyłem 6 stycznia, aby moje orędzie mogło się w tobie dobrze zaszczepić. Dziś chcę od ciebie poddania się. Nie zrobiłeś. Nie ma się czego bać, każda decyzja będzie cię inspirować. Pozostaję otwarta. Jestem z tobą, nie bój się. Kocham cię, mój chłopcze. 12 punktów, godzina 5:15. Unikaj porównań, ścieżka, którą dla ciebie wytyczył, jest tak samo wyjątkowa jak ty. 1997. Mój maleńki, on chodzi w czystej wierze, nie stara się zrozumieć, dokąd cię prowadzę. Tylko jedno jest dla ciebie ważne, pozwól, aby moja miłość cię prowadziła,
Pozwól, aby moja miłość cię kontrolowała. Rezydencja, cóż, słucham, tyle osób, które mijam na twojej drodze, tylko w porównaniu z inspiracjami, które ci narzuca Meryk. Przeżywacie obecnie bardzo piękny okres łaski, a to dopiero początek. Dopiero zaczynasz dostrzegać, co miłość wytwarza w tobie, wokół ciebie i od czasu do czasu przez ciebie. Kontynuuj opowiadanie ojcu o swoich troskach, gdy tylko się pojawią. Miej serce zwrócone ku miłości. Po każdym dniu poświęć chwilę na zastanowienie się, w jaki sposób jesteś prowadzony i jak ci, z którymi masz do czynienia, są natchnieni, aby plan ojca mógł się w pełni wypełnić. Rezydencja w zdumieniu, chwale i działaniu, łasce bycia świadkiem jego dzieła, a zwłaszcza zmian, które zaszły w tobie. Jaki ojciec pozwala ci żyć, poza tobą jest tylko jeden cel, przemiana twojego wnętrza. Sposób, w jaki on używa dla ciebie, różni się od sposobu, w jaki używa dla ciebie. Prośby dla innych. Unikaj porównań, są zupełnie niepotrzebne i często szkodzą pełnemu odkryciu drogi, którą on dla ciebie przygotował, ponieważ jest tak wyjątkowa jak ty. Wróć jak bardzo małe dziecko, aby dać się prowadzić, kochać, spełniać i rozpieszczać. To właśnie tam, na ścieżce miłości, można również usłyszeć jego głos i dzięki temu zobaczyć go w działaniu. Jak cię kocham, moje serce płonie z miłości do. Spółka. Residence in Emigrek Love, jesteś moim przyjacielem, kocham cię. O własne szczęście, mój wybrany Jezu. 14 punktów, godzina 5:05. Zajmuję się wszystkimi twoimi sprawami i sprawami. Jestem bezpieczeństwem, którego szukasz. Mój maleńki, pozwól się kochać. Nie masz się czego obawiać, ponieważ powiedziałem ci, że znalazłeś łaskę w moich oczach. Zajmę się wszystkimi twoimi sprawami i sprawami. Czynię ich moimi, ponieważ dałeś mi wszystko i dałeś mi swoją pełną i bezwarunkową zgodę. Nigdy nie zapominaj, że jestem Bogiem rzeczy niemożliwych. To, że wybrałem dla ciebie inną ścieżkę, nie oznacza, że zmierzasz w złe miejsce. Po prostu twoja misja jest inna. Opętanie, powiedz swoje tak i powtarzaj je stale, stajesz się miłością, nie dzięki swoim zasługom lub dopóki się do tego nie zobowiążesz, ale tylko dlatego, że miłość cię kocha, ponieważ ja cię kocham. Dziś rano chcę wam dać szczególne łaski, abyście byli bardziej pewni mojej miłości, przyjmijcie je. Przyjmując moją miłość, stajecie się miłością. To wszystko, czego szukasz, nigdzie indziej. Nie bój się, pozwól sobie stać się miłością. Pierwsze miejsce, mój osąd przeciwko twojemu. Palę go w ogniu mojej miłości. Jak cię kocham. Delikatny, kocham cię. 17 punktów, godzina 3:40. Cokolwiek będziecie robić, zawsze i wszędzie będziecie odczuwać moją miłość. Mój maleńki, gdybyś znał miłość, którą mam dla ciebie i która krąży w niebie, nie prosiłbyś o nic więcej, jak tylko o to, by stać się miłością. Ponieważ to stając się miłością, miłość może w pełni płynąć w was. To, co coraz bardziej odczuwacie w mojej obecności, to tylko bardzo mały początek. Odczujecie moją miłość, kiedykolwiek to zrobicie i gdziekolwiek będziecie. Będziesz mieszkać w środku. 1997. Śmiejąca się miłość i miłość zamieszka w was,
tak jak mój ojciec żyje we mnie, a ja żyję w moim ojcu. Nie próbuj zrozumieć, przyjmuję z całą pewnością tylko to, co ci mówię. Dajesz swoje tak i wielkodusznie zgadzasz się stanąć w mojej obecności. Resztę otrzymasz za darmo, bez żadnego wysiłku z twojej strony. Zamieszkując w mojej miłości, stajecie się miłością. Delikatny, kocham cię. 19 punktów, godzina 5:05. Transformacja następuje stopniowo i często poprzez trudności i cierpienie. Mój maleńki, stajesz się miłością. Nikt na tej ziemi nie może ci przeszkodzić w staniu się tym, czym zostałeś stworzony, chyba że dasz komuś tę moc, słuchając go, zamiast słuchać. Musi przejść przez wiele etapów, aby być miłością. Że to nie miłość ma te wymagania, ale że są one konieczne przez to, kim byłeś lub czym jesteś niedokończoną istotą przed tym, czym się stajesz. W tym czasie zachodzi w was wielka przemiana i musicie nauczyć się żyć z tym, czym się stajecie. Ta nauka odbywa się stopniowo i często poprzez próby i cierpienie. Aby je zmniejszyć, musisz przestać patrzeć, a raczej spojrzeć na miłość i na to, czym się stajesz, czyli na miłość. Nie lękajcie się, wszystko, co was dotyczy, zarówno na poziomie, jak i na poziomie waszej istoty, ludzi wokół was, dóbr materialnych i waszej pracy jest w rękach Ojca. Na czas wydarzenia są przeznaczeni. Uważaj, zobacz, jak dobrze sobie radzi, będziesz pełen zdumienia, cudu, dziękczynienia i radości. O własne szczęście, mój wybrany Jezu! Nie uczyniliście tego, abyście nadal byli posłuszni i pozwolili, by miłość zawładnęła sobą. Każdego dnia jesteście świadkami Jego działania. Pozwól kochać. Stajecie się miłością. Delikatny, kocham cię. Marzec, godzina 21:20. Daj się poprowadzić, zainspirować i opanować. Mój maleńki, zawsze i tylko miłość może wszystko naprawić. Daj się prowadzić, inspirować i opanować. Jestem miłością. Wy stajecie się miłością. Lubię cię. 20 punktów, godzina 4:25. Dlaczego bierzesz na swoje barki, czyj problem jest mój? Panie Jezu, chcę ci przedstawić wszystkie trudności, których wczoraj doświadczyłam. Otwórz moje uszy, moje serce i moją inteligencję, aby zrozumieć, czego chcesz mnie nauczyć w tych sytuacjach, które znasz. Pragnę zjednoczyć moje cierpienia z twoimi, aby cudem, twoja miłość, powróciły do łaski i dobroci. O tych, którzy są przyczyną mojego cierpienia. Masz moc, by mnie zmienić, nie mogę, nawet gdybym chciał. Nie tylko masz moje całkowite i bezwarunkowe tak, ale błagam cię, przemień mnie, abym stał się miłością. Proszę, przetnij wszystkie więzy, które powstrzymują mnie przed byciem tym, kim powinienem być, kochanie. Dziękuję za odpowiedź na moją modlitwę. Lubię cię. Mój maleńki, przekazuję twój wyrok mojemu sądowi. Wlewam w nią powódź miłości. Robię to samo w tych i. 1997. Tych, których mi powierzasz. Wciąż zrywam więzy. Nie bój się, twoja prośba staje się moją i dzisiaj znów będziesz świadkiem mojego działania. Dobrze mnie oceniłeś, po co brać na swoje barki problem, kto jest mój? Wystarczy być świadkiem pojawiającego się problemu,
przyjąć go, odłożyć na później, działać zgodnie z moim natchnieniem i obserwować rozwiązanie, które przyniosę. W tempete, kiedy myślałem, że śpię na łodzi, moim apostołom trudno było mi zaufać. To samo dotyczy ciebie w tym, czego obecnie doświadczasz. Witaj moja miłości, zaufaj mi, będziesz świadkiem mojej mocy. Obejmuję was moją miłością. Jak bardzo cię kocham. 22 punkty godzina 5:50. Twoje troski rozpłyną się jak śnieg w słońcu. Mój maleńki, miłość, którą mam do ciebie, jest nieograniczona. Wystarczy się z nim przywitać. To twój dany w obfitości, to on i tylko on będzie się bawił i który już przeprowadza duże przemiany na swoim podwórku. Trudności, które napotykasz w życiu, trwają wewnątrz ciebie i nie martw się już. Rzeczy na zewnątrz znikną przed miłością, tak jak śnieg, który widzisz, znika przed wiosennym słońcem. Rozważaj ten obraz, ziemia nie jest w stanie usunąć pokrywającego ją śniegu, tylko słońce i ciepło mają tę moc. Ale kiedy słońce zaczyna działać, śnieg szybko znika. Ty jesteś jak ziemia, twoje zmartwienia są jak śnieg, a miłość jak słońce, z tą różnicą, że musisz pozwolić miłości zająć miejsce działania. To jest jak ziemia. O własne szczęście, mój wybrany Jezu. Musiałem wyrazić zgodę, zanim słońce wykorzysta swoją moc. Wy wierzycie, że dzieje się to poprzez wyzwolenie rzeczy zewnętrznych. Czyli sprzedać biznes, aby lęki zniknęły, a twoje serce mogło zobaczyć życie połączone z miłością. Rzeczywistość jest zupełnie inna, ponieważ to wasze serce połączone z miłością wywoła lęki. Zaakceptuj i uznaj, że jesteś niczym, a miłość eksploduje. W swojej wszechmocy. Nie bój się, wiosna przyszła do ciebie. Miłość już działa, a twoje lęki znikną jak śnieg w słońcu. W każdej chwili, kiedy się martwisz, zamiast szukać rozwiązania, wróć w głąb siebie, wróć do swojej bezsilności, do swojej małości, a miłość zadziała szybko, czy to przez ludzi wokół ciebie, czy też przyciągając cię. Moc i wyjątkowość. Wy będziecie tylko oddawać chwałę Ojcu. Naucz się nie działać w pojedynkę, ale zawsze pozwól się prowadzić miłości. Zawsze pytaj Ojca, co chce, abyś czynił, wracaj jako małe dziecko, zbyt małe, by się zachowywać, musi być kierowane przez samego dorosłego. Ty, musisz być nieustannie prowadzony przez Ojca, aby stać się w pełni miłością. Uwielbiam nauczać cię teraz, ponieważ przyjmujesz bez zbytniego dyskutowania lub zbytniego rozumienia IW, ten sposób stajesz się miłością. Stając się miłością, to miłość bierze na siebie całą odpowiedzialność. Wtedy będziesz mogła spocząć na moim dworze IW, ten sposób stawać się coraz większą miłością. Czule i szczerze, kocham cię. Dziękuję ci, Panie Jezu, za tę wielką łaskę, którą mi teraz dajesz. Jaki spokój czuję. Tylko w twojej obecności czuję taki spokój i radość. 1997. Jak bardzo chciałabym być z nim bardzo przywiązana, aby nigdy się z nim nie rozstawać. Trwajcie we mnie, abym ja mógł trwać w was. Prowadź każdy krok moich kroków. Jak bardzo cię kocham. 2 kwietnia, godzina 4. Wydarzenia szczęśliwe i nieszczęśliwe trzeba przyjąć i oddać w ręce Ojca,
a tym samym oddać całe swoje bogactwo. Mój maleńki, chodź i przytul się w moich ramionach. Akceptuję wszystko, przez co przechodzisz, czy to szczęśliwe, czy nieszczęśliwe wydarzenia, daj mi te wszystkie wydarzenia. Nigdy nie są bezużyteczne, mają swoje powody, by być, albo dla ciebie dla tych, którzy dołączają do twojego dworu. Nie chodzi o to, że przyjmując je, możesz mi je przedstawić, abym dał je ojcu. Jak deszcz, który pada po dokonaniu swego działania na ziemi, wróć do chmur, wydarzenia, które się rozwijają, przedstawiają was po tym, jak wykonaliście swoje działania w sobie, a w innych musicie wrócić do ojca. Przyjmując je i ofiarowując je ojcu, jest jak deszcz, który pada na dobry grunt, w przeciwieństwie do deszczu, który pada na kamienisty grunt, nie ma takiego samego skutku. Wytwarza całe swoje bogactwo tylko wtedy, gdy pada na dobry grunt. Tak samo jest z wydarzeniami, oddają całe swoje bogactwo, gdy jest otrzymywane, otrzymywane i oddawane w ręce Ojca. Tak jak ziemia potrzebuje deszczu, aby dać swoje bogactwo, tak ty potrzebujesz szczęśliwych lub niefortunnych wydarzeń, które ci się przytrafiają teraźniejszości, aby stały się w pełni miłością. Przyjmujcie i akceptujcie wszystko jako pochodzące od miłości, abyście mogli stać się miłością. O własne szczęście, mój wybrany Jezu. Medytować to jest lekcja w odniesieniu do tego, czym obecnie żyjesz, aby zobaczyć, że miłość cię kocha i że stajesz się miłością. Bardzo cię kocham. 5 kwietnia, godzina 6:10 rano. Wszystko, co jest ci dane, jest dla innych, a im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz, tym więcej zyskujesz. Mój maleńki, przyjmij w obfitości łaski, które ojciec ci teraz zesyła. Bez waszej wiedzy zaszły w was wielkie zmiany. Jesteś na wielkiej drodze prowadzącej do miłości. Dałem wam wszystkie nauki niezbędne do życia zgodnie z tym wielkim fragmentem. Musisz po prostu cofnąć te nauki. Czytaj je i czytaj je ponownie, aby dobrze się w tobie zaimpregnowały. Za każdym razem, gdy je czytasz i rozważasz, ojcze, przetnij więzy, które cię powstrzymują i uniemożliwiają ci prawdziwe życie w twojej istocie. Wkraczacie w wielką wolność, którą są dzieci Boże. Ten ojciec musi dokończyć swoje stworzenie w was i będzie tak samo. Dla każdego, kto czyta te pisma, istnieje tylko jeden warunek zgody. Nie wahajcie się przekazać tych orędzi tym, których was inspiruje. Ty będziesz świadkiem wielkich przemian, jakich ojciec dokonuje w sercach. Nie. Nie chowaj lampy pod korcem, bo nie trzeba, swoje perły oddaj świniom. Chodzi zatem o działanie z rozeznaniem, ale przede wszystkim pod wpływem alkoholu, który przychodzi do ojca, ponieważ tylko on ma doskonałe rozeznanie, tak jak ma doskonałe rozeznanie wobec tych, którym jest gotów dawać. Jesteś delikatny, jeśli chodzi o pisanie, jesteś sobie winien delikatność, jeśli chodzi o pozwalanie innym czytać twoje wiadomości. Nigdy nie zapominajcie, że jakiekolwiek dary i charyzmaty są wam dane, nigdy nie są dla was, ale zawsze. 1997. Dla innych, nawet jeśli ty również z niego korzystasz. Wszystko, co ci zostało dane, jest dla innych, a im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz, tym więcej zarabiasz. Te komentarze nie należą do ciebie, dobre czy złe, musisz je oddać ojcu.
Tylko jedno jest ważne, abyście byli posłusznymi narzędziami w rękach Ojca. To podstawa, reszta nie ma znaczenia. Bardzo szybko zrozumiecie więcej z tego, czego was teraz uczę, poprzez to, czego będziecie mogli doświadczyć. Bądź nieustraszony, prowadzisz miłość, stajesz się miłością. Przyjmuję wasz osąd przeciwko mnie i mojej Najświętszej Matce. Rozpalam go ogniem mojej miłości. Jesteście błogosławieni, ponieważ w całym waszym sercu wiele serc zostanie rozpalonych ogniem mojej miłości ognia. Tańczę z radości, kochanie. Szalenie i czule kocham cię. 6 kwietnia, godzina 21:55. Mój plan zostanie ci ujawniony w miarę postępów. Elizabeth i mieliśmy w sądzie projekt budowy jednego z twoich dzieł. Chciałbym wiedzieć od ciebie, Panie Jezu, czy mamy jakąś rolę do odegrania w rozwoju tego projektu? Czy powinniśmy pracować? Zdobyć ten budynek. Dziękuję za wysłuchanie mojej modlitwy i odpowiedź na moją prośbę. Chcę być całkowicie do twoich usług, dlatego muszę poznać twoją wolę. Lubię cię. Mój maleńki, miłość, którą mam do ciebie, jest nieograniczona. To samo dotyczy wszystkich, którzy pracują w moim dziele. Przede wszystkim chcę zadowolić ich osądem, a ty świadczysz, że są naprawdę spełnieni. O własne szczęście, mój wybrany Jezu. Jeśli chodzi o ich potrzeby fizyczne, dbam o najdrobniejsze szczegóły. Nie muszą się o nic martwić. Zawsze wzywam ludzi, aby pomogli im w godzinie. Tak, dziś to ja włożyłem w serce Elżbiety, a wasze dalsze badania w stosunku do tego budynku. Dziękuję za działanie z mojej inspiracji. Kontynuuj, pozwól, że cię poprowadzę. Działajcie według natchnień, które złożę w waszych sercach i bądźcie uważni na owoce waszych wysiłków. Mój plan zostanie ci ujawniony w miarę postępów. Radujcie się już i oddawajcie chwałę Ojcu za cudowne miejsce, które rezerwuje dla swojego dzieła i za użytek, jaki chce z was zrobić. Jesteś jego wybranką, a on wypełnia cię każdego dnia. Pozwól się spełnić i słuchaj go. Działanie w wierze to przyzwolenie na działanie bez znajomości rezultatów. Gdybym was uprzedził, nie musielibyście już postępować w czystej wierze tak jak ja. Pragnienie ciebie w tej chwili. Powiem wam wysokość mojej miłości. Stajecie się miłością. Bardzo cię kocham. 9 kwietnia, godzina 5:07. Zaufaj, że miłość może wszystko przemienić, zmienić, oczyścić. Mój maleńki, miłość, która jest w tobie, jest największą, najcenniejszą rzeczą, jaką masz. Zaufaj, że miłość może przemienić, zmienić, oczyścić wszystko. W stawaniu się miłością stajesz się nową osobą. Pozwól sobie stać się tym, czym miłość chce, abyś był. Pozwól miłości osiągać, zaspokajać i oczyszczać. Delikatny, kocham cię. 1997. 10 kwietnia, godzina 15:40. Przywiązanie do trosk o rzeczy tego świata staje się jak pękające zgniłe liny. Panie Jezu, jak bardzo chciałabym w końcu stać się miłością, być tym, czym powinnam być, świętą, nie według zasług, ale dlatego, że nasz Ojciec jest święty. Chcę, ale nie mogę. Ale możesz działać we mnie. Powierzam ci moją impotencję.
Dziękuję za wysłuchanie mojej modlitwy. Lubię Cię. Mój maleńki, za każdym razem, gdy do mnie dzwonisz, współczuję Ci. Znów biorę Cię w ramiona. Jakże lubię nakładać Twój osąd na mój i za każdym razem staje się to coraz większą miłością. To przywiązanie do trosk o rzeczy tego świata staje się jak zgniłe sznury, które pękają bez żadnej mocy. Ten fragment, którego obecnie doświadczasz, nie może zostać zrealizowany szybciej, tak jak dziecko potrzebuje czasu, aby stać się dzieckiem, a dziecko potrzebuje jeszcze więcej czasu, aby stać się dorosłym.